strasznie głupie, bo ja nie wychodzę na scenę i nie gram, a denerwuję się najbardziej z nich wszystkich. To bez sensu. Ale jakby to zażartował buddysta, taka karma. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam serdecznie ja i witam serdecznie wszyscy odtwórcy, główny król serialu Spadkobiercy. Kolejny odcinek, drodzy Państwo, kolejne wątki, kolejne intrygi, kolejne niewiadome tym serialu. Przypominam, kontynuujemy wątek dziecka z Torbówki. Uważałem, że ci nic nie stało się, bo to taka dynamiczna sytuacja była. Mogła się skończyć kontuzją. Nie, dobrze, fajnie się rzuciły. Było i gorąco i ten. Natomiast oczywiście ja zawsze po takich sytuacjach myślę, że Boże, tyle jeszcze rzeczy mogło się wydarzyć, które się nie wydarzyły i by było jeszcze. Ale jest to. Cieszę się, że właśnie z Robertem miałam te. Tak właśnie, my się znamy od dawna, ale nigdy nie mieliśmy okazji właśnie się tak sceny wydotykać. I taki mam, jeszcze nie dosyć, wiesz, mogłaby jeszcze więcej. No niestety, właśnie zawsze ktoś... wytrwała, tak fajnie, no. Tutaj nawalił scenarzysta, bo kazał wejść właśnie w tym decydującym momencie Asi, czyli Dorin, i no i właśnie wszystko się urwało w takim emocjonującym momencie. Tak, ale myślę, że bałam się, że będę miała jakąś taką rolę zupełnie, nie wiem co dostanę, takiego, nie wiem, jakąś wiekową osobę, czy jakąś kompletnie, a tutaj takie bardzo nieprzyjemne rzeczy spotkały, także... Po warunkach wszystko tak się wydarzyło. Hania mnie nie atakowała specjalnie na... No nie, no właśnie, mogłam jakąś taką bardziej... No nie, ale nie dokuczałaś mi, że to nie zgadza się z tego opisu, który wcześniej tam tak, otrzymałaś z tego biura matrymonialnego. Tak, właśnie, mogłam zrobić o to awantury, no, ale widzisz, następną nie rolę. Nie jestem wyportowany specjalnie, szczególnie. Wiesz co, myślę, że to jest takie doświadczenie, którego myślę, że aktorzy gdzieś tam czują taki niepokój i niepewność, bo aktor, no wiadomo, jest przyzwyczajony do tego, że wie po co ma wchodzić i tam co grać i do tego się jakoś chce przygotować. I myślę, że stąd jest taki potem rodzaj niedosytu, że o Jezu, chciałoby się jakąś tutaj kreację stworzyć, a tak naprawdę to... To się trzeba jakoś tak poddać tej sytuacji, która jest, i to jest właśnie też fajne takie doświadczenie. Także no, dla mnie w sumie taka nowość. Że... No i alkohol, żeśmy się napili za darmo, to też jest. To też jest zawsze taki miły dodatek. Mamy wielką fajdę, bo możemy spotykać na scenie się z takimi postaciami wielkimi, jak Hania Śleszyńska. No tak, kochany. Może nas coś połączy. Już kiedyś George napisał ogłoszenie matrymonialne. Jesteś osobą, która to ogłoszenie opowiada, ale tu jest ciekawostka, bo tu jest dokładnie cały tekst tego ogłoszenia, które on tutaj wysmażył. Ja może je przeczytam. Jestem atrakcyjnym 20-latkiem, wysportowanym. Trenuję tenis, żużlę, żeglarstwo, szybownictwo. Jestem oszczepnikiem, pcham kulą, biegam na łyżwach. Jestem szczelny, majsterkuję, wyważam. Jestem lubiany, jeszcze boksuję. Czytam Czechowa, jestem seksualnym mistrzem świata z Toronto. Jestem polecam. Że każdy ma jakieś takie lekkie napięcie i niepokój, jak to będzie, co w ogóle przede wszystkim
co będzie, co go tam spotka. Chociaż taki przyjemny, no też dreszczyk niepewności, bo chyba nigdzie tak nie ma takiej sytuacji, że wychodzi się na scenę i nie wiadomo, co będzie dalej. Natomiast oczywiście dla, tak jak mówię, takich normalnego aktora, który jest przyzwyczajony, że wszystko, do wszystkiego się dochodzi jakąś tam metodą prób, ewentualnie wielokrotnych powtórzeń, no to teraz sobie myślę, że o Jezu, za następnym razem to bym dopiero, prawda, się poczuła w tym klimacie i rozwinęła akcję, a tak, że jest taki minimalny niedosyt, że po prostu myślę, że ta zabawa formą dopiero wtedy się zaczyna, kiedy już człowiek ma jakieś takie doświadczenie w tym względzie, że to wtedy można sobie na więcej pozwolić, a tak za pierwszym razem to jest taka, no taki rodzaj niepewności. Natomiast ja tak uwielbiam tutaj te klimaty spadkobierców i tego typu właśnie nabijanie się z formy serialowej, tutaj naprawdę są mistrzowie. Na pewno to jest fajne, że ma się już te swoje postaci i w ramach tego można się tym bawić. I to, co się ma normalnie, jak ma aktor w serialu, który gra parę lat, że potem już wszystko jedno, jaki on tam będzie miał tekst, ale już wie, kogo gra i jakie reakcje sobie może pozwolić. Tutaj oczywiście to jest takie rzucanie na głęboką wodę, bo w momencie, kiedy człowiek wchodzi na scenę i dowiaduje się, co ma robić, to no nie ma czasu na żadne, to tylko może być jakaś tam reakcja. Ja nie jestem jakąś taką specjalną lotną osobą, która w tym momencie, w którym nagle go zaskakuje coś, ma super jakieś tam riposty, tak siebie ocenia. Ty się nazywasz, Ju? A nie mówiłam. No właśnie, tylko że jestem... Jestem... No... Może zgadniesz? Ten, no, przyszłam na końcu języka. Merci! Dziękuję. Wszystko w Ameryce jest. Na literę O. O. To moja ulubiona litera. Omaha. Omaha. Nie. To Ola. Ciepło. Ciepło. Ale to może się rozbierz. To, że nie do końca się zna wszystkich reakcji, ale już się ma tę postać, czyli może w ramach której można się bawić i tą formą tego właśnie super serialu Tasiemca i tego. Także to naprawdę wielkie gratulacje dla twórców i tutaj wykonawców wszystkich, którzy się w to bawią już tyle czasu i no, jak widać, widownia również. Takie będę miała oczywiście, bo ja jestem zawsze taka krytyczna wobec ciebie, że będę miała jakieś 100 myśli, że o Jezu, to gdzieś tam nie wykorzystano okazja, żeby jeszcze jakieś tam różne rzeczy zrobić, no ale tak to jest i tak jest zawsze pewnie, jak się tak na żywo występuje, także no... Czyli dała pani radę z Robertem Górskim, który jest nazywany w serialu walcem, po prostu jedzie, nie patrzy. No, tak, ale Roberta już też podziwiam od lat, bo spotykaliśmy się nieraz w tym programie na Stojaka i mało tego, mówiłam jego tekst też właśnie w tym programie, także ja lubię jego dowcip i jego w ogóle sposób grania, także to dla mnie była wielka frajda, że mogłam się z nim zetknąć w scenie. Ale tak jak mówię, to jest na pewno dla aktorów, którzy wcześniej takich rzeczy nie robią, to jest pewna trudność. Po prostu Dorin uwielbiam, ma naprawdę fenomenalne wyczucie tej formy, która jest. To znaczy, myśmy tam kiedyś próbowali taki odcinki nagrywać właśnie czegoś, co było pastiszem tych seriali, tych Tasiemców, Brazylijsko, tam, prawda, tak, oper mydlanych i bawiliśmy się w to oczywiście, no bo scenariusz napisany i tak, natomiast właśnie Dorin ma to wyważenie na pograniczu już czasem właśnie, że na tą formą naprawdę tak już sobie operuje, że jest, to jest rewelacyjne i to strasznie śmieszne i prawdziwe i no ja po prostu ją uwielbiam, także podziwiam.
potrzebne każdemu. Myślę, taki dreszczyk emocji i taka zabawa w to, także polecam.